Drugi sezon Lot Podróżniczy, co się stało? Siedzimy z tyłu. Wygraliśmy. Bardzo dobrze. Reszka jest najlepsza. Bardzo dobrze. No to już za późno. Wiesz, która klasa siedzi z tyłu? Wasza. Nie, wasza. Znaczy, no, a, no nasza. To jest bardzo nie fair. Będę grał w karty. No, co ty masz za berę? To jest fajnie, kaszkiet. To jest nasz klasowy kłopot. Kierowniku, na którą była zbiórka? No dobra, byłem na mszy, ogarnij się. No, ja ci powiem. Człowieku, 10 minut spóźnienia. No na mszy byłem, no. Wyjęli walizkę i... Właśnie, interesują mnie te krwawe ślady na piłce. Wiesz, utknęłam pewnego dnia na wyspie i nie miałam z kim gadać, więc robiłam sobie takiego kumpla Wilsona. Ale to było takie, czy ty to zrobiłeś? Tak? Nie, to było takie, kupiłam. Tak? No. No to fajnie, ktoś by myślał. Czekaj, czy płacił prawa do zrobienia. Nie wiem, tu jest napisane, że jest film. A, myślę, że jest jeszcze autograf Robinsona Crusoe. Ale fajnie by było. Ale w autokarze nie można grać w koszykówkę, więc schowaj te piłki. Niech nie będzie widział. Co Bartek Brzeziński? Fotoreporter. Wideobloger. Wiedziałeś, że Postój wziął swą nazwę od stania? Co robicie? Psiku! Okej. Maciek, mama kanapki na drogę zrobiła, ty będziesz lody jadł. No bo to jest smaczniejsze kanapki. Kanapki takie. Bardzo lodowe. Przecież to zimne jest, jak to do... Miązka nie ma, co ty? Położę przy jakimś oknie i mi się rozmrozi, będzie dobra kanapeczka. No. Co to w ogóle za vlogi robisz? No robię takie podróżnicze, bo... Po świecie jeżdżę, to nagrywam. Życie ci nie wychodzi, więc zostajesz instagramowym nagrywaczem podróży. Tak też było. Tak też czasem w życiu bywa. Jak nie, to pójdę w rozwój osobisty. A, spoko. Mi życie nie wychodzi i nie robię z tym nic. W coaching, tak? Tak. Strong. Are you strong? No. I wanna be strong. You are... not strong. But I want to be strong. Okay. I will support you with and your dreams. Thank you. I'm in the journey. Nice. Bye bye. Tak, Tomek się rozbiera. Kuba, jaka jest historia twojej czapki? Znalazłem na ulicy. Szybują małe tajwańskie dziecko. Pewnie kupił w sklepie, ale mogę się mylić. Co to jest? Mekka. A to takie muzułmańskie. No trochę tak. New Hilfiger York. Byłeś kiedyś w ogóle w Nowym Jorku? Czytałem książkę o Nowym Jorku kiedyś. Jak to jest być niepozdrawianym, a teraz występujesz we vlogu? Czy jest ktoś, kogo chciałbyś nie pozdrowić? Nie pozdrawiam tych, co mnie nie pozdrawiali, a tych, co mnie pozdrawiali, to tak nie było, więc też nie pozdrawiam. Osoba, która zgadnie, kto tamtą klamkę rozwalił, wygrywa właśnie tamtą klamkę. Arłamu, wylądowaliśmy. Wylądowaliśmy. Helikopterem widziałem, przyjechałeś, Grzesiu, tak, przyleciałeś. Tak, jednak miałem po drodze, jak wiadomo, nie mieszkam niedaleko lotniska. Mam taką możliwość, to chętnie z niej skorzystałem. Grzesiu, w PSG średni sezon, ale w West Bromwich trochę odegrałeś, prawda? To... Znaczy starałem się jak najmocniej, żeby nadrobić moją formę, aczkolwiek no... Teraz wróciłem do Paryża, tam gdzie jest moje miejsce i mam nadzieję, że moja forma pozwoli mi na to, żeby walczyć o miejsce w pierwszym składzie. Widziałem nowa firma garniturów, jesteś twarzą, możesz powiedzieć produkty? Znaczy, no co mogę powiedzieć, no jak to Grzegorz Krychowiak, ja mam najlepsze produkty, zawsze dbamy o markę, dbamy o jakość produktów i no uważam, że to będzie coś niesamowitego i cieszę się z tej współpracy, no tyle mogę powiedzieć. Kuba Właśkowski jako żyjący emeryt polskiej kadry. Liczysz na jakieś zwycięstwo na tym mundialu? Dajemy z siebie wszystko. Dzień po dniu jest coraz lepiej. Podziwiamy chociaż pierwszego meczu. No co? Co będziesz dzisiaj grał? Ja w gitarę. Włożysz mi to, aha. Teraz nagrywasz. Nagrywam? Tak. Cały czas teraz nagrywasz. No bez sensu! Dobra, tu jest twoja walizka. Chodź,
Mam do twojego słabego kosza. Ej, Gosia, jak podróż ci minęła? Z kartami przeciwko ludzkości, nie pytaj. To jest super zabawa, słuchajcie. Ej, Kuba, jak tam podróż? Perfekcyjnie. Tak? Tak. A co drugi, Kuba? Ale dupa mnie boli. Siedziałem przed tym cwaniakiem, więc było słabo. Ja nie dam rady. Patrzcie, tutaj bohater. O matko, co ty zabrałeś na tą wycieczkę? Czekaj. Ona ma kółka. Serio? No. I to się nie chce wyłożyć. Kliknij przyciskiem, znaczy kliknij na ekranie na mnie, żeby... No się nie chce. Ciśnij, poczekaj. Po prostu tak jak na telefonie. Sara, ale musisz jeszcze jakiś żart opowiedzieć, jak chcesz się nagrywać. Wiecie co? Nie, czekajcie, ja wiem, ja mam żart, tylko ja myślę! Wiecie, dlaczego Biedronka ma kropki? Ja też nie! Dobra, już. Ja mam lepszy. Jak powinna się nazywać żona Trumpa? Trampolina. Nie oddaję nikomu kamery. Ja nie chcę ciebie nagrywać, tylko kask. Jesteś szybki. I drodzy internauci, ja wiem, że to nieobeznani w tym młodzieżowym slangu. Proszę sobie zobaczyć w internecie, co to oznacza. Mogę złożyć ten kask? Chcę ćwiczyć. Stop! Co? No dawaj. Co, kolanem? Nie, no jakkolwiek nogą. Ręce się nie liczą. Ej, dawaj ze mną, ja za ciebie, ty do mnie, gotowa? No. Krzyśku, zobacz, jak na zachodzie, jak na All Inclusive jest. No, jakbym za darmo. Od teraz obowiązuje was zasada, jedz wszystko zapłacone jest. Dobra. O. Ja poproszę dodatkową wersję z cebulą. Tak? Tak. Jeszcze, czekaj, co jeszcze jest takim tekstem dobrym na polskich wakacjach? Otwieramy sekcję memów. No, Piotr, ja nie będę jechał zwiedzać piramid, jak zapłaciłem za All Inclusive. Co skłoniło was do założenia tej samej koszulki dzisiaj? Pogoda. Pogoda. A taką samą, co kupiliście, to... Przestrzana miłość. Ale to zawsze jest tak, że jak kobiety mają dwie takie same rzeczy, to potem się obrażają. Nie. Nie, wy się nie obrażacie. Się obcina, nie? Czyli to jest taki protest feministyczny. Dobra. Jesteście wszyscy. Widać pewne podobieństwo. Takie? Jest takie dwa jeże jesteście. Tak? Ja jestem jeżą, wiesz. O, on jest jeżą. Gościu! W Polsce nie ma takich zwierząt. Łoś, bóg. Mogę robić tak. To są jeżozwierz. Jakiego jeżozwierza? No takiego dużego jeża. To jest taki duży jeżo, ale zwierz. Tak. No, taki trochę rosół. Taki trochę rosół. Ja już żadnym rosół. I dziewczyny, taki trochę rosół? Jaki trochę rosół? Ja już żadnym rosół. Tutaj leżą pozostałości wczorajszego meczu. Jeżeli państwo zastanawiają się, dlaczego dalej nie kontynuowałem vloga, to odpowiadam, byłem w stanie ciężkiej żałoby. Niestety nazwa Rozpacz Łódź zobowiązała i przegraliśmy, i to fatalnie. Zachowałem spokój? Nie. Lubię, jak mi wchodzą. Smakuje obiadek? Aha! To jest śniadanie. Bardzo ważne. Znaczy ten miód taki trochę... Modelina taka. Co? Modelina. Że modelka? Aha. No taki dobry. Modelina Ewelina. Modelina. Taka jak dla słów. Janusz, skąd wziąłeś tą herbatę? Skarbowego pokoju. Nie, naprawdę.
Grażyna, zrób mi zdjęcie. Trochę po prawo, w prawo, w prawo. To nie jest prawo. O, dobrze, dobrze, Janusz. Znaczy, to się generalnie zdarza. Ale no dobra, dziewczyny, zobaczymy, czego się nauczyłyście z zeszłego roku. Jakie masz buty? Japonki. Bardzo ładnie. A nie wiem. Jak to Zuzia? Czujesz przed kajakami dzisiaj? Uderzę znowu Pawła Wiosę. No ale się wystarczy nikogo nie uderzyć. W zeszłym roku był jeszcze jeden incydent na kajakach. Nie pamiętam. Bitwa morska. Pamiętasz? Pamiętam. Bitwa morska. Ale wiemy, co powtórka będzie w tym roku. Nie pamiętamy. Trzeba powtórzyć takie rzeczy. Jak nastrój przed kajakami? Bardzo dobry. Z kim pani jest w parze? A jeszcze nie wiem. Jeszcze pani nie wie. Nie wiem. Ja myślę, że z panem Piątkowskim, ale celuje pani raczej w jakąś sportową rywalizację, pierwsze miejsca, czy raczej na spokojnie, rekreacyjnie? Chyba raczej sportowa rywalizacja. Sportowa rywalizacja, tak? Tak. W które miejsce pani celuje mniej więcej? Do trzeciej? Myślę, że trzecia... Pierwsza trójka, tak? Tak, pierwsza trójka. No dobrze, tak. Dobrze. Sprawdzimy po regacie, regata. Dobrze, dobrze. Bo to jest jakiś węgierski. A poczekaj, bo zaraz jeszcze będzie taki pedałek. Halo, halo, halo. Ale na dworze jest... Szybka relacja po kajakach. Bać mi się chce i siku. Mi też. Zimno. O, zimno też. No, jest dziadki takie leśne. Jeść mi się chce. O, jeść. Igor, twoja relacja po kajakach. Zajebiście było. Tam. Jak można pomieszać Nike z Adidas? No bo ja tak kocham te dwie marki, że po prostu noszę je jednocześnie. Na pumy plecak jeszcze. Tak, ja mam pumy plecak jeszcze. Pumy plecak. Aha. Tak kochamy po prostu. No, a co, nie mogę tak? Nie. Czemu? Nie wiem, to jest tak jakbyś, nie wiem, miał Windowsa na Macu. Nie możesz zainstalować Windowsa na Macu. Możesz. Możesz? No, pan Kołodziejski zainstalował. A pan Kołodziejski jest... Spes. Jest wyższy level. 3, 4. Dobrze, czekajcie, czekajcie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pamiętaj, że zaczynasz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Możeś wyliczył! Sam wykazałeś to. To sobie liczyłeś. No tak, 1, 2, 3, 4 i na piątkę zaczyna. Przestałam machać. Czemu przestałaś machać? No bo przestałeś komentować, teraz ci machać. Nie, kamuruję cały czas. Jak kajaki? Super, nie wiosłowałam w ogóle. Czemu? Paweł wiosłował. Paweł wiosłował? Mhm. To nie wiem, czy ja to dobrze. Leżałam, ja siedziałam i się opalałam, tylko że słońca nie było, więc też tak słabo z tym opaleniem, ale... Ale to tak leniwiec trochę, coś musisz Pawełowi jakieś dziękczynienie. Ale podziękowałam już mu. Ale to takie dziękowanie, to takie dziękowanie, to wiesz co można z takiego czekolady dziękowania? Czekoladę mówisz? No. Dobra. Silny chłopak wiosłujący. Dobra, to czekoladę mu kupię. No, kup mu. Dobra, tak zrobię. Proszę pani, jak to było z tymi kajakami? Ja powiedziałam, że trzecia i może być od końca, tego nie dodałam. Jedziesz? Co ja? Czy na Bartek? Yeah.
Jejku, no... Tak, tak, wszystko się tu rozlało. Dlaczego tutaj są trzy balony w misce? Bo na razie są tylko trzy. Ale... A co wy robicie? No będziemy mieli grę. A dlaczego wy się lenicie? Biegnę! Cześć, ty mi idź z tą kamerą. Co ty czynisz? Opalam się. Ta. No. No. Dobrze. Ale co im się dzieje? Ale dobrze. Brawo! Ale gdzie? Dobrze. Szybcy! Ale co? Analiza. Out. 3-4. Out. To była chyba najszybsza rozgrywka w ogóle, chłopaki. Jesteście najgorszą drużyną, jaką widziałem w tym sporcie. Dobra. Musicie pokazać wszystkim widzom, że umiecie. I umieją. Obronili honor.
czy rycerz Pogo był też rycerzem wody? Tak, bardzo, nie widać? No nie widać, no nie widać, wiem. Czyli ja po prostu jestem tarczownikiem, we mnie nie trafiają. Dodatny bilans, że więcej zestrzeliłeś i mniej tak, zostałeś zestrzelony. Dokładnie. Nie, bardzo dobrze, tak trzeba było walczyć. A jak? Super było, no. Bardzo fajnie. Szkoda, że nasza klasa to takie lenie i nie przyszło. Nie chciało wam się. Jest. O proszę. No. O plutę. Ciekawe, co na to reszta klasy. No, zobaczymy, no. Trzeba było. Nie, niektórzy przyszli. Ale nie, było super. No. Chłopaki, jak wam się jechało z Łodzi tutaj na zieloną szkołę? Długo. No, 12 godzin, co nie, spoko. 12 godzin, ale dotarliście bez jakichś większych przeszkód, nie? No, jedna guma tylko. No. Zatrzymaliśmy się tylko tam w noclegowni na jeden dzień. Bardzo porządnie. No, więc polecamy. Osobę do pierwszej rozgrywki. No to Elo. Ale nie wypowiadajcie imię, bo odpowiecie mi. Dobry, tutaj Tadeusz Borek. Mamy tutaj właśnie Tadeusz, ja jestem jego synem. Ale te osoby wstają wtedy? Nie, nie, no. Mamy tutaj kompozycję taką. Nie rozumiem. Natalia. Gra polega na tym, żeby zgadzać imię osoby. I co się okazało, wygraliśmy tą grę, już nie trzeba dalej nagrywać. Świetnie. Chyba skończy, chyba skończy. Uwaga, gotowi? 3, 4. Julia! Nie, dobra, wygraliśmy tą grę, nie ma co nagrywać. Nie. Proszę państwa, jesteśmy mistrzami świata w tej dziedzinie, w tej dyscyplinie. Proszę państwa. Uwaga! To Afrika. Dokładnie. Ile panie Robercie Janowski, ile punktów za to było? 10. Co tak mało? Skali 10 na 10? Skali 10 na 10 to 10. Mogę 11. No ale w jaka to melodia jest tam 200, 100, coś takiego. A, to 500 plus. Jest! A co one to robią? Musisz... Co musisz? Skakać. Musisz skakać! W życiu! 5, 2, 3, 4, 5. To jest prawa punktowa, dobra, to nagrywam. No dojdźcie, tu jest ja. Wystawił! 4, skok! 0 punktów, 0 punktów. Taktyka, no oni wygrali. Sport jest sport. Brawo. Aha, take on me. No, za ile to kolejne było? Kolejne 500 plus. Jest. No, Mazda! Nie, też wysłałaś próbę testową? Już. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu. Ida! O Boże! No, nie wiem, co wiedział. 1-0. Kurde, tego nie znam. Ja też właśnie nie pamiętam, ale to się słyszało mnie od tobą. A są ujemne punkty? Tam, minus 1000. Kurde! Ale rzut już był! Dobrze! Ziemię! 1-1! George Michael, wake me up before you go, go. Before you go, go. 500, tak? 500 plus. Jest! Nie, 400 były ujemne. Jak to? Tak to. No. Takie są zasady, nie czytałeś? No nie. Nie wiesz, co podpisywałeś? No, pierwsza klasa fizyka. Dobra, uwaga. Niebo!
nie do góry, do przodu. Skusi! Dalej! Samo! Dalej, dalej. A dwa! Wierzymy w ciebie! Dawaj! Skucha! Nie, dam na obszar! Drugą uda! No, tak jak! Wiatr wznoszący złapał! Dalej! Dalej! To prawda! Queen can't stop me now! Yes! No to to może... Dawaj w ziemię! Wiatr. A słyszeliście ten dźwięk? Zły wiatr. Tak, Zysiak! A bo to jest bursowa dyscyplina, to on miał pory. Dlaczego nie było tu hafuły? Mamy tam kontuzję. No zawodnik klasy B nie wyhamował, ale nikt z klasy A nie brał udziału w tym procederze. No panowie, no że tak powiem, średnio zorganizowaliście ten wyścig, bo ja nie wiem, czy to on pilnował wyjazdu. Ja tu liczyłem, 12.464. Dobra, mamy to. Wyruszył. Stop. 13.695. Jednogłośną decyzją sędziów Tomek, który uzyskał lepsze noty za styl mimo słabszego czasu, wygrywa konkurencję. Kolejną konkurencję wygrała klasa A, czyli moja klasa. Dziękuję. Powiem tak, szybko. Rick Astley, never gonna give you up. Dobrze. Rick roll, yes. Rick roll again. Trzy obroty, Tomek zaczyna. Uwaga. Jak się skończy. Trzynaście, piętnaście, idziesz prosto. Lewo, stop! Tamte, stop! Dobry jest! Pino, bolesz, dwie klasy. Cztery, ile nie mogę? Sześć. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
Kuba został zdyskwalifikowany, ponieważ podejrzewa się u niego częste chodzenie pod wpływem alkoholu. Poza tym Tomek musiał się zatrzymać, Kuba nie musiał się zatrzymywać. Tak więc kolejną konkurencję wygrywa klasa A, czyli moja klasa. Dziękuję. Patryk, miliony internautów na ciebie liczą! Chodź! Zagrasz siatę! Kakać nie mogę! No chodź! Chcesz znać z hiszpańskiego? Z hiszpańskiego jest pani. Och, Patryk, jesteś taki dobry, nie, naprawdę cię potrzebują. Proszę pani, ja wana mówię, ale chcę wyższą ocenę zachowania. Tak się możemy umówić. Patryk, chodź! Zachowanie z hiszpańskiego, jest dobry w imię. Nie bójcie się, widzę, mam jeszcze jedną tajną broń. No? Nie wiem. Dzwonię do niego. Filipa, dajcie. Proszę pani, o hiszpańskiego będzie ocena. No dobra, Filip, miliony internautów teraz cię proszą i cała klasa, żebyś przyszedł i zagrał w siatę. Ja? No ty. Dobra, no to dawaj jak najszybciej. A gdzie? Na boisko do plażowej. Plażowej, to czekaj, skąd jak założę. No, szybciuteńko. Dobra, no. Mamy to, drodzy widzowie. Mika, relax, take it easy. Dzień dobry, jest chyba. Jest. Jest i on! Nie przyjęła.
15-11. O, takim wynikiem zakończył się set pierwszy. Klasa A wygrywa. Znowu pada na Macieja, setowa. Pęknięcie sufitu. No i niestety tutaj nasza klasa przegrywa ten set drugi. No dobra, nie zrobię ostrości, nawet nie chcę. No, w każdym razie przegraliśmy set drugi. 10-15. Uwaga, w trzecim secie pojawił się na boisku nowy zawodnik, Patryk Zgieb. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. To była meczowa. No, proszę Państwa, piłka meczowa, zgubiliśmy ostrość, ale tak, proszę, set trzeci, 15, dziękujemy, klasa A wygrywa kolejną konkurencję, jednogłośną decyzją sędziów. No, no i jak wygraliśmy, macie jakąś przyśpiewkę? Wow. Bardzo dobra przyśpiewka. Dziękuję. Tak, panie Tomku, jak po meczu? Tak, to był bardzo dobry mecz. Był trzysetowy, wygraliśmy dwa sety. Pierwszy nam poszedł dobrze, zepsuliśmy się. Musiałem tutaj zmotywować drużynę. Drugi sobie odpuściliśmy, ponieważ stwierdziliśmy, że drużynie przeciwnej należy się pod honorowy punkt, tak? Daliśmy troszeczkę pogrę, pościnać, no daliśmy jej, tak? W trzecim niestety nasz zawodnik dostał kontuzji i musiał wejść inny zawodnik. No i to jest to było gra... To nie ma opaski. Nie wiem. Gra poszła już jak spotka. Tylko Euksa, bo gra policja. Przepraszam bardzo, to był mój zawodnik, ale aczkolwiek bardzo dobry, bardzo ważny członek drużyny. Mam nadzieję, że nasza kariera się rozwinie w przyszłych latach. Dziękuję. Pani Bugała, można szybki wywiad pomeczowy? Przegraliśmy. Przegraliśmy. Jakiś komentarz, co trzeba wynieść, jakąś naukę? Trzeba grać lepiej. Trzeba grać lepiej. Dziękujemy bardzo. Nie no, nagram to ognisko i te kiełbasy, jedyne co widać. Niech będzie, niech wiedzą co robiliśmy. Letnia. Wiesz co nagrywam? Film w najgorszej jakości świata. Tak, czyżby mało nagrywanie w nocy ci nie sprzyja? Zobaczysz największe ziarno, jakie kiedykolwiek widziałeś. O, lubię takie ziarno. Nie mów. Szukamy dobrego. Agnieszka, czemu kolędę akurat w czerwcu? Bo zazwyczaj czuję ducha świąt gdzieś w tym okresie. Ale powiem Państwu, że widoki mamy ładne. Czas podsumowań, wycieczka, powrót, zawody sportowe, zwycięstwo klasy A praktycznie w każdej kategorii. Nie praktycznie, tylko w każdej, no, nie ma się co wstydzić. Nie ma się co wstydzić i warto otwarcie mówić. Po prostu wygranko i tyle. Wygranko, nie ma to. Zielona szkoła, podobała się, nie podobała się? Podobała się, było bardzo fajnie, spędziliśmy super czas, odpoczywaliśmy sobie. Było super. Patrz na niego, jakie jest brudaty. A, jest brud. Długo nad tym myślałeś? No trochę mi zajęło. Słyszałem, że ekspresowo robi ciekawe. Tak. Najszybciej. Ej, Kuba Kuska. Zrobisz taką minę? Nie zrobię takiej miny. Czemu? No nie umiem. Paweł? Bo to jest zbyt... No to za trudna mina. Ty możesz zrobić taką minę. O, taką mi da. O, taką zrobi, taką zrobi. O, tego? Taką zrobi. No.
Nie, tak po prostu żartowałem, nic tego nie jest. Dobra, dam. Frankowo. Ej, chłopaki, znalazłem maskotkę Tomka Hady. Dobra, chłopaki, zaintrygowała mnie jedna sprawa. Kto mi powie, o co chodzi w tym procederze? Chcesz monsterka? Nie, chodzi mi o te buty. A. Dlaczego unikasz odpowiedzi? To ja byłem pierwszy, później sobie kupił Rafałka, a dopiero potem Ziółek. Ja byłem inicjatorem. No. Tak było. To ja tak to jest najlepszy, tak najgorsza. I teraz... No. To nic się symuluje, ale naprawdę idziemy 190. Ula la!